nagroda za wskazanie wandali. Rusza drugi etap prac na miejskim targowisku. Podsumowanie największej inwestycji w historii gminy. Jest piątek, 9 października. Jutro słońce wschodzi o godzinie 7.15, a zachodzi o 18.17. Dzień trwać więc będzie 11 godzin i 2 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Ludwik i Dionizy, w sobotę Paulina i Daniela, w niedzielę zaś Emil i Aldona. Serwis zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Dwa tygodnie temu nieznany sprawca bądź sprawcy zdemolowali wrzutomat znajdujący się na boisku przy hali sportowo-widowiskowej. Burmistrz Krosna Odrzańskiego postanowił w piątek wyznaczyć nagrodę rzeczową o łącznej wartości 1000 zł za udzielenie informacji lub wskazanie sprawcy bądź sprawców. W Krośnie mówimy stop aktom wandalizmu. Jest już dużo lepiej jak było kiedyś, ale jedno z kolejnych urządzeń, które są dostępne w mieście, zostało zdewastowane przez nieodpowiedzialną osobę. Będziemy bezwzględnie poszukiwać takich osób, będziemy wyciągać konsekwencje i mam nadzieję, że w przyszłości takich aktów wandalizmu w mieście więcej nie będzie. Jestem o tym przekonany. Ta nagroda w przypadku pomalowania tego boiska już przyniosła efekty i mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo, dlatego że Krosno ma być miastem bezpiecznym, takim jak jest do tej pory. Osoby, które zdecydują się pomóc, mogą liczyć na pełną anonimowość. Oczywiście, że tak. Jesteśmy przekonani o tym, że te osoby powinny być chronione też również z naszej strony, dlatego że chodzi nam tak naprawdę o ujęcie sprawcy, a nie ma być ofiarą ta osoba, która wskazuje, że ktoś dewastuje nasze miasto. Szczegółowy regulamin przyznania nagrody znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Miejsce handlu na miarę XXI wieku, spełniające wysokie standardy, funkcjonalne, estetyczne i przede wszystkim bezpieczne. To tylko niektóre określenia opisujące miejskie targowisko po otwarciu w kwietniu bieżącego roku. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Jak mówię, 22 lata wszyscy handlowaliśmy na dziko, w lesie, w buszu. Dzisiaj, tak jak też poprzednio powiedziałam, to galeria. Galeria jest pięknie, czysto, nie pada na głowę. Teraz przyszedł czas na zapowiadany remont drugiej części obiektu. Polegać będzie na budowie kolejnych 24 boksów handlowych, w których m.in. będzie się mieściło zaplecze sanitarne oraz toaleta miejska i zadaszenie między boksami, które już powstały w pierwszym etapie i powstaną w etapie drugim. Wcześniej targowisko odstraszało swym wyglądem, jednak na przestrzeni ostatniego roku zmieniło się nie do poznania. Funkcjonalne boksy, nowe zadaszenie oraz estetyczny ozdobny mur to tylko niektóre efekty gruntownej przebudowy obiektu. Prace w ramach drugiego etapu sprawią, że obiekt stanie się kompletny. Zmiany dotyczą jednak także obszaru wokół targowiska. Zmienia się wizerunek ulicy Parkowej i wszystkiego, co dookoła tej ulicy się dzieje. Została zbudowana nowa droga łącząca ulicę Parkową ze Srebrną Górą. Zmienia się budynek, który należy do osoby prywatnej, tak zwany pawilon handlowy, który też jest odświeżany i będzie miał nową wartość, nowy wizerunek, również będzie upiększał nam tą część miasta. Część, która może się stać jednym z głównych krośnieńskich punktów odwiedzanych przez mieszkańców. Przy okazji budowy również miejsc parkingowych dookoła targowiska, jak również w okolicach urzędu i w przyszłości przy nowym markecie, który ma również powstać pomiędzy targowiskiem a urzędem, cały ten kwartał określany nowym centrum miasta, tak, nowym, może kolejnym centrum miasta, będzie wyglądał nowocześnie. Prace remontowe, podobnie jak w etapie pierwszym, wykona zielonogórska firma Kabet. To ogromny komfort zarówno dla wykonawcy, jak i samorządu. My już to znamy, ponieważ to jest jakby powtórka pierwszego etapu, choć jest trochę rzeczy nowych. Nie chodzi o zaplecza socjalno-biurowe, zaplecza toalet dla osób niepełnosprawnych, tu występują, tam tego nie było. Będzie tych rzeczy więcej, nie? Ale większość spraw jest oczywiście, wiemy gdzie się włączyć, z sieciami, z wodą, z kanalizą, z energią, ponieważ to jest jakby kierownik, który to prowadził, ma w paluszku. A teraz niezwykle ważna, o ile nie najważniejsza informacja. Kiedy zakończą się prace remontowe i będziemy mogli zobaczyć targowisko w swoim ostatecznym kształcie?
Ja myślę, że możemy to przyspieszyć do marca, kwietnia, nie? Bo mamy w czerwcu, ale jeśli będą warunki pogodowe dobre, to wtedy w marcu, w kwietniu najpóźniej byśmy mogli to oddać. Według założeń zdecydowana większość prac remontowych w ramach drugiego etapu zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku. Łączny koszt prac to 1 330 000 zł. To bez wątpienia największa inwestycja w dotychczasowej historii Krosna Odrzańskiego, zarówno pod względem zakresu przeprowadzonych działań, jak i pozyskanych środków unijnych. Przedsięwzięcie pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie, etap pierwszy, praktycznie zostało już sfinalizowane, dzięki czemu gmina doczekała się nowoczesnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na miarę XXI wieku. Korzyść niewątpliwie ekonomiczna. Otóż ani gmina, ani jej mieszkańcy poprzez zrealizowanie zadań z zakresu gospodarki ściekowej nie zapłacimy kar, w cudzysłowie, unijnych. Czyli nie czekają nas dodatkowe obciążenia finansowe z tytułu nieprowadzonej bądź źle prowadzonej gospodarki ściekowej. Przypomnijmy, Polska, wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej, zobowiązała się do spełnienia wielu wymagań w zakresie ochrony środowiska. Jednym z nich jest uporządkowanie do końca 2015 roku gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z wymaganiami określonymi przez traktat akcesyjny. Uniknięcie kar to nie jedyna korzyść wynikająca z realizacji przedsięwzięcia. Z punktu widzenia gospodarki wodnej dobrnęliśmy do gmin, nazwijmy to, zupełnie przyzwoitych, a raczej normalnych, że w końcu w gminie Krosno Odrzańskie nie ma wioski, nie ma sołectwa, nie ma przysiółku, gdzie zablokowany czy też niemożliwy jest dostęp do gminnej wody. Wystarczy przypomnieć, że jeszcze w 2011 roku cała aglomeracja Krosno-Odrzańskie była skanalizowana w około 57%. Teraz jest to 100%. Dzisiaj robimy coś, co tak naprawdę zbliża nas do wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej i to jest chyba największą wartością dodaną. Mało tego, nasza spółka KPWK należy w tej chwili do jednych z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w województwie lubuskim. A początkowo przedsięwzięcie miało obejmować jedynie budowę sieci kanalizacyjnej w Krośnie Odrzańskim, na ulicach Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, Armii Ludowej, Armii Czerwonej, a także w miejscowościach Kamień i Morsko. Dzięki pozyskaniu środków unijnych przedsięwzięcie zostało jednak rozszerzone o kolejne zadania. Ostatecznie złożyło się na nie 19 zadań. Okazją do podsumowania przedsięwzięcia była konferencja, która odbyła się w piątek na Zamku Piastowskim. Od października 2013 roku do kwietnia 2015 zrobiliśmy, moim zdaniem, najpiękniejszą rzecz, jaka mogła się zdarzyć w tej gminie, w gminie Krosno-Odrzańskie, to jest budowa wodociągu obiegowego. Inwestycja została przeprowadzona i pomyślana o mieszkańcach prawobrzeżnej części gminy Krosno, którzy dotychczas mieli dostarczaną wodę bardzo złej jakości. Ta woda była dostarczana rurami różnego typu, od starych rur PVC poprzez rury stalowe, żeliwne, kończąc na rurach azbestowo-cementowych, o których szkodliwości nie muszę Państwu tłumaczyć. Prace objęły m.in. doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do miejscowości Gosthorze, Radnica, Szklarka Radnicka, Osiecznica oraz Łochowice, budowę wodociągu obiegowego w lewo i prawobrzeżnej części aglomeracji, dostosowanie obiektów technologicznych i budowę systemu monitoringu na hydroforni Parkowa, a także modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. I to właśnie oczyszczalnia była jedną z bohaterek spotkania. W piątek odbył się jej oficjalny, uroczysty odbiór po modernizacji. Łączny koszt przedsięwzięcia uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno-Odrzańskie etap pierwszy to około 60 milionów złotych, z czego 85% środków kwalifikowanych pochodzi z dofinansowania unijnego. To nie jest zwykły trening, a szkolenie z samoobrony prowadzone w ramach programu Bezpieczna nawet w szpilkach, realizowanego przez krośnieńską policję i nadodrzański oddział Straży Granicznej. Celem jest przede wszystkim zmotywowanie pań do troski o własne bezpieczeństwo, żeby potrafiły samodzielnie zareagować w sytuacji, gdzie zagrożone jest ich życie lub zdrowie.
Od 29 września blisko 30 pań uczestniczy w bezpłatnych zajęciach pod okiem prawdziwych profesjonalistów. Uczestniczki zajęć, jak widać, są w różnych grupach wiekowych, ale radzą sobie wyśmienicie i bardzo dużo słuchają. A kto słucha, ten wyniesie bardzo dużo z tych zajęć. Pierwszym aspektem na tych zajęciach to jest uświadomienie uczestnikom zajęć, jakie życie codziennie niesie niebezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, w sklepie, w banku. Jeżeli mamy tą świadomość tych niebezpieczeństw, jesteśmy w stanie się obronić, tak? Najlepszą obroną jest uniknięcie tego zagrożenia i to jest na tych zajęciach przede wszystkim ta świadomość. Świadomość musi być jednak poparta wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym w sytuacji zagrożenia można uratować zdrowie, a nawet życie. Zawsze może dojść do tej fizycznej samoobrony, którą też tutaj demonstrujemy. Nie koncentrujemy się na wielkich technikach, gdzie w sztukach walki są wykorzystywane, a na typowej samoobronie, gdzie można wykorzystać faule bądź inne przedmioty, które też nam pomogą w samoobronie, choćby nawet szpilki kobiety. Zajęcia prowadzone przez starszego chorążego Marcina Wójdę oraz starszego chorążego sztabowego Sławomira Piesiaka to cykl 5 spotkań. Dotychczas odbyły się 4 z nich. Panie podkreślają, że szkolenie jest bardzo przydatne. Dla większości z nich to pierwsza okazja, aby wziąć udział w tego typu treningach. Po to tu jesteś, żeby właśnie się nauczyć pewnych zachowań. Bardzo dobrze oceniam zajęcia. Fajne, przydatne i na pewno się przydadzą, jakby się coś stało. To pozytywnie bardzo potrzebne i wiele do tej pory się nauczyłyśmy. Można się czegoś nauczyć, chociaż krótki okres czasu nauki, ale coś zawsze się przyda. Okres krótki, ale szkolenie ma także zachęcić do kontynuowania podobnych treningów i rozwijania swych umiejętności w zakresie samoobrony. My bardzo zachęcamy do rozwoju fizycznego, bo wiadomo, jeżeli rozwój fizyczny jest wyższy, tym większe nasze szanse są na samoobronę realną, tak? Umiesz liczyć, licz na siebie. To powiedzenie wydaje się nieco banalne, jednak w przypadku tych zajęć nabiera nowego znaczenia. Zajęcia z samoobrony stają się coraz bardziej popularne, dlatego cieszy fakt, że odbywają się one również w Krośnie Odrzańskim. Ważne jest odpowiednie nastawienie i tego również uczą nasi instruktorzy. Już 25 października odbędą się wybory parlamentarne, w których Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. W Krośnie Odrzańskim przygotowania do wyborów trwają już od dłuższego czasu, tak aby w dniu głosowania ponownie wszystko było zapięte na ostatni guzik. W poniedziałek zostały powołane obwodowe komisje wyborcze. Mamy 14 komisji wyborczych i siedziby tych komisji są w stałych lokalach, czyli w tych lokalach, które zostały wyznaczone kilka lat temu. Idziemy do tych samych lokali, do których szliśmy w wyborach prezydenckich czy wyborach samorządowych. Zmiana, która dotyczyła referendum na Dolnym Krośnie, czyli zamek liceum, już nie obowiązuje. Lokal jest dalej w zamku. Mimo braku zmian uczulamy, aby raz jeszcze sprawdzić listę lokali wyborczych, a na głosowanie zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Obecnie w Urzędzie Miasta trwają szkolenia dla członków komisji. Komisje się ukonstytuowały, zostali wybrani przewodniczący, zastępcy. W tej chwili komisje będą już merytorycznie przygotowywały się do dnia głosowania, czyli 22 października odbędzie się takie merytoryczne szkolenie, będzie liczenie kart. A jak wygląda procedura głosowania? Od godziny 7 do godziny 21 głosujemy. Mamy 2 karty do głosowania. W wyborach do Sejmu jest to karta książeczkowa, biała, natomiast w wyborach do Senatu jest 1 kartka żółta. I szanowni Państwo, najważniejsza informacja, zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, stawiamy 1 krzyżyk na wybranego kandydata. Ponieważ do Sejmu jest książeczka, z tym są zawsze problemy, nie skreślamy na każdej kartce, wybieramy jednego kandydata z całej książeczki i stawiamy tylko 1 krzyżyk. Urząd Miasta ponownie oferuje pomoc osobom niepełnosprawnym w postaci dowozu do lokalu wyborczego. Oczywiście nie ma to, nie wynika to z obowiązków ustawowych, ale zawsze przygotowujemy tutaj transport. Jeżeli osoby będą chętne, to prosimy o zgłaszanie się do urzędu. Dowieziemy do lokali wyborczych. Mamy bus dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych, także jak najbardziej te same zasady będą obowiązywały w tych wyborach. Na koniec jeszcze kilka istotnych informacji dla wyborców. Żeby głosować, musimy znajdować się w spisie wyborców, który jest drukowany i przekazywany komisjom obwodowym. Tę czynność, jeżeli ktoś nie znajduje się w spisie wyborców, można sprawdzić, możemy dokonać do 20 października, czyli na przykład osoby, które mają czasowy meldunek, one z automatu nie są wpisywane do spisu wyborców, tylko na ich wniosek. W związku z tym zapraszam wszystkie osoby, które chcą głosować w wyborach, a nie są na stałe zameldowane, żeby zgłosiły się do ewidencji ludności i dopisały się do spisu wyborców w terminie do 20 października. Wszelkie informacje dotyczące wyborów można znaleźć
znaleźć m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno-Odrzańskie. Wykaz lokali wyborczych tradycyjnie będzie także emitowany do dnia wyborów w przekazie planszowym krośnieńskiej telewizji. Zmiana kolejności kanałów, a nawet brak niektórych z nich, to najczęstsze udogodnienia zgłaszane w ostatnim czasie przez abonentów telewizji kablowej dostarczanej przez Odra Media. W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi także do naszej redakcji, uspokajamy. Problemy są chwilowe i wynikają z procesu cyfryzacji telewizji. Ja wiem, że są jakieś utrudnienia i ten proces następował niejako cyklicznie, nie? Czyli gdzieś około 2 lata temu po prostu stacja nadawcza w Jemiołowie i w Wichowie, ludzie z tego obszaru właśnie Krosna i województwa lubuskiego korzystali z sygnału analogowego, po prostu zostało zastąpione, niejako wymuszone tak zwanymi muksami cyfrowymi. Proces był już przybliżany m.in. w kampaniach informacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ma on się zakończyć jeszcze w tym roku. Warto się zatem uzbroić w cierpliwość, bowiem proces niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla operatora, ale przede wszystkim dla abonentów. W jednym kanale, na przykład analogowym, możemy niejako skompresować 6 do 8 programów. To jest dla nas wygoda. No i w pewnym sensie wygoda dla ludzi, bo po prostu no, jesteśmy w stanie im zapewnić większą pulę programów i to w lepszej jakości, czyli w jakości SD no i HD. W związku z trwającym procesem pojawia się także wiele pytań ze strony właścicieli telewizorów kineskopowych, a takich jest nadal bardzo dużo. Co zatem zrobić, aby odbierać kanały w cyfrowej jakości? Najprostszym rozwiązaniem jest to oczywiście zakup nowego telewizora plazmowego, nie? Te telewizory w chwili obecnej już nie są takie drogie, na przykład 32-calowy telewizor, no gdzieś pi razy oko w granicach 1000 zł kosztuje. A jeżeli ktoś po prostu chce zostać przy kineskopowym, analogowym telewizorze, to rozwiązanie jest proste, po prostu zakupuje dekoder cyfrowy. Tutaj nie będę jakieś tam kryptoreklamy robił, ale ludzie doskonale wiedzą, że można zakupić na terenie sklepów elektronicznych, na terenie Krosna lub w Zielonej Górze. A koszt jest w granicach 100 zł. Operator podkreśla, że do 1 kwietnia 2016 roku w obszarze działania wersji analogowej pozostaną tylko wybrane najważniejsze kanały. 1, 2, Info, Telewizja Krośnieńska też zostanie, bo ona jest kompresowana i w cyfrze, w analogu też to zostawiamy. I sztandarowe kanały telewizji komercyjnych, takie jak ten główny TVN, główny Polsat. Po prostu jakiś pakiet no, kilkunastu programów takich, których jest tam największa, tam powiedzmy, oglądalność. Wszelkie informacje dotyczące zmian wynikających z procesu cyfryzacji można znaleźć na stronie odramedia.pl, a po głównym wydaniu serwisu oraz na kanale YouTube Krośnieńskiej Telewizji z myślą o abonentach wyemitujemy pełny komunikat dotyczący tych zmian. W serwisie wracamy do tematu osób nielegalnie przekraczających granice naszego kraju. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej regularnie informuje nas o takich przypadkach. Tylko w ciągu 3 dni, od poniedziałku do środy, funkcjonariusze ujawnili lub zatrzymali 28 cudzoziemców, w tym 19 obywateli Ukrainy, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące cudzoziemców. W tym kontekście pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny aspekt – nielegalne zatrudnienie. Do takich przypadków dochodzi bardzo często, szczególnie dotyczy to obywateli Ukrainy. Podejmując w Polsce pracę, obywatel Ukrainy powinien mieć zarejestrowane w Urzędzie Pracy oświadczenie o powierzeniu mu pracy przez danego pracodawcę. Często jest tak, że Ukraińcy wykorzystują to i takie oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy wykorzystują w swojej placówce dyplomatycznej do uzyskania wizy, natomiast potem, otrzymując wizę z prawem do pracy w Polsce, nie wypełniają tych postanowień. Uzyskana w ten sposób wiza dająca swobodę przemieszczania jest wykorzystywana do wyjazdu za zachodnią granicę. Niedostosowanie się do przepisów prawa grozi poważnymi konsekwencjami. Jeżeli cudzoziemiec naruszy przepisy związane z zatrudnieniem lub wykonywaniem przez niego pracy, wówczas może zostać zobowiązany do opuszczenia Polski.
I do takiej sytuacji doszło m.in. w przypadku trzech obywateli Ukrainy. We wrześniu w Gubinie zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy nadodrzeńskiego oddziału, którzy podczas kontroli ustalili, że wykonują pracę na jednej z tamtejszych budów bez zezwolenia i bez oświadczenia o powierzeniu pracy. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili postępowanie administracyjne, w wyniku którego mężczyźni otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu na Ukrainę. W takich przypadkach konsekwencje ponoszą jednak także pracodawcy. Za niedopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemca może zostać ukarany grzywną nie mniejszą niż 3000 zł. A szczegółowe relacje ze wszystkich działań prowadzonych przez funkcjonariuszy można znaleźć na stronie internetowej Nadodrzeńskiego Oddziału Straży Granicznej. Gaudeamus Igitur, tradycyjny hymn studencki, rozbrzmiewający w sali tysiąclecia Urzędu Miasta, może oznaczać tylko jedno. Uniwersytet III wieku zainaugurował nowy rok akademicki, a będzie to rok niezwykle aktywny, bowiem to właśnie z aktywności i ogromnej chęci rozwijania swoich pasji i zainteresowań słyną krośnieńscy seniorzy. Chcemy być dla ludzi, robić wszystko dla innych ludzi, żeby oni nie czuli się jakoś na marginesie, że tak powiem, w pewnym wieku, bo to nie jest potrzebne i to jest dzisiaj niemodne w ogóle. Ludzie są pełni prężni, chętni do pracy i myślę, że będzie dobrze. Tego można być pewnym, bowiem każdego roku studenci seniorzy udowadniają, że wiek to tylko wymówka. Liczy się pasja i chęć rozwijania zainteresowań bez względu na metrykę. Taka jest właśnie idea Uniwersytetu III wieku. Uniwersytet III wieku jest miejscem, które zostało stworzone specjalnie dla Was, gdzie jesteście mile widziani i akceptowani bez żadnych zastrzeżeń i warunków wstępnych. Weźcie zatem jeszcze raz do ręki legitymację, popatrzcie na nią ciepło i z dumą, jak na kartę wstępu do elitarnego klubu 50+. Tu pasujecie jak ulan. Jeden warunek powodzenia to wyjście z domu z pozytywnym nastawieniem. Pozytywne nastawienie z pewnością towarzyszy studentom uniwersytetu, do czego nie trzeba specjalnie przekonywać. W Krośnie Odrzańskim są ludzie, którzy chcą wyjść ze swojej strefy komfortu. Państwo wiecie, co to jest strefa komfortu. To jest przyjść po wykonaniu wszelkich obowiązków, które trzeba wykonać, czyli zrobić zakupy, przyjść do domu, usiąść przed telewizorem, zrobić sobie kawę i tak siedzieć i właściwie czekać nie wiadomo na co. Państwo pokazujecie młodemu pokoleniu, że nie warto siedzieć w strefie komfortu, warto przełamywać bariery i pokazywać, że w każdym wieku można być aktywnym. Czego można życzyć w tak wyjątkowym dniu? Myślę, że połamania piór, bo też takie są, że przede wszystkim, żeby ludzie byli zdrowi, żeby się czuli szczęśliwi i potrzebni. I tego właśnie życzymy, czekając na kolejne inicjatywy z udziałem krośnieńskich seniorów. A szczegółowe informacje dotyczące działalności Uniwersytetu III wieku można znaleźć m.in. pod adresem utw-krosnoodrzanskie.pl. W serwisie kontynuujemy temat krośnieńskich seniorów, bowiem w czwartek mieli oni swój wyjątkowy dzień. Jak co roku Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował Dzień Seniora. To bez wątpienia jeden z najważniejszych i najbardziej wzruszających dni dla zrzeszonych. Co prawda kalendarz imprez seniorów jest bardzo bogaty, jednak to święto przykuwa największą uwagę. W tak ważnym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń. Drodzy seniorzy, w dniu waszego święta dziękuję za to, że możemy czerpać z waszego doświadczenia, mądrości i wiedzy. W imieniu zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krośnie Odrzańskim na kolejne lata pięknej jesieni życia składam państwu serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, wielu radosnych chwil wśród najbliższych oraz niegasącego optymizmu. Spotkanie było także okazją do podkreślenia, jak wielką wiedzę możemy uzyskać dzięki naszym seniorom. Te kontakty należy pielęgnować. Cieszę się z jednej rzeczy. Udało nam się chyba w Krośnie, w okolicach Krosna Odrzańskiego, w naszej gminie i nie tylko, stworzyć atmosferę do takiej łączności międzypokoleniowej. Z tego chyba najbardziej się cieszę. Do tego lampka szampana i uroczyste 100 lat. Niech żyją, żyją nam, 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, w Polsce znany jako Dzień Seniora, został ustanowiony przez ONZ w 1990 roku i przypada na pierwszy dzień października. Kontynuujemy nasz cykl Jesień z kulturą. W tym odcinku po odwiedzinach w Krośnieńskiej Bibliotece wracamy do Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek. W najbliższy poniedziałek, 12 października, odbędzie się tam dzień otwarty. Zapraszam na godzinę 17 do nas tutaj do Zamku Piastowskiego. Będą instruktorzy, którzy prowadzą poszczególne zajęcia. Będzie okazja do tego, żeby z nimi porozmawiać, zobaczyć co robią, jak robią, czy warci są powierzenia swoich maluchów. Ja zapewniam, że warci, ale warto, kiedy rodzice sami sprawdzają takie rzeczy. Z pewnością warto, bowiem oferta zajęć przygotowanych przez centrum jest niezwykle bogata i interesująca. Plastyczne, teatralne, osobno dla najmłodszych, osobno dla gimnazjalistów i licealistów, zajęcia śpiewacze i tutaj też z podziałem na dwie grupy, bo zespół Perfectly, który już u nas pracuje, będzie taką starszą grupą, a od tego roku poprowadzimy też zajęcia dla młodszych przez innego instruktora, również zajęcia fotograficzne, zajęcia modelarskie, to wszystko w poniedziałek do wyjaśnienia, do opowiedzenia. Zapraszam bardzo serdecznie, czekamy na Państwa, żeby Państwo mogli zobaczyć co, jak, gdzie i dlaczego. Zajęcia prowadzone w centrum to nie tylko okazja do rozwijania swoich zainteresowań i zagospodarowania wolnego czasu. Wielu uczestników pod okiem animatorów mogło już pochwalić się swoimi umiejętnościami w szerokim gronie, startując w różnego rodzaju konkursach i przeglądach. No, dokładnie tak, bo chociażby uczestnicy zajęć teatralnych mieli okazję brać udział w konkursach recytatorskich na szczeblach wojewódzkich. Również uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych w ramach zespołu Perfect, dziewczyny brały udział również w takim przeglądzie Pro Arte, który odbywał się chociażby w Kubinie, ale nie tylko, podobnie jak nasz zespół na Dodrze, który oczywiście w tym roku również będzie prowadził swoją działalność, odbywał w Łajarze po bliższej i dalszej okolicy i po kilku przeglądach tutaj na terenie naszego województwa. Zajęcia to jednak także świetna forma spędzania czasu i zabawa z frajdą i pożytkiem. To jest taki czas, kiedy nasze dzieci mają wybór między telewizorem a zamkiem. Ja proponuję zamek w takiej sytuacji, chociaż raz w tygodniu, żeby się skusić na zrobienie czegoś innego niż przełączanie z kanału na kanał albo na komputerze sprawdzanie kolejnych stron internetowych i gier. Nie mówię, że to nie jest część naszego życia, ale może warto też sprawdzać, jak wyglądają inne części, inne propozycje. Będzie się można o tym przekonać podczas dnia otwartego. Szczegóły tradycyjnie są dostępne na stronie internetowej Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek. Tęcza gromi w Pucharze Polski, jednak w rozgrywkach czwartej ligi wciąż nie może dopisać 3 punktów. W środę podopieczni Macieja Kulikowskiego w pucharowym starciu zdemolowali na wyjeździe Beskid Bożnów aż 0-6 i awansowali do kolejnej rundy. Jednak kilka dni wcześniej w meczu u siebie z Promieniem Żary ponownie musieli zadowolić się remisem. Tylko i aż remisem, bowiem po tej bramce schodzili do szatni przegrywając 0-1. Bramka kontrowersyjna, jednak uznana. W drugiej połowie tęczowi zabrali się do odrabiania strat. Stworzyli wiele bardzo dobrych sytuacji, jednak razili nieskutecznością. Dopiero w 65. minucie starania przyniosły efekt w postaci wyrównania. Piłkę do bramki gości wpakował Kamil Adamów. Choć kibice rywala domagali się od swoich ulubieńców bramki na 1-2. Wynik ostatecznie nie uległ zmianie, a obie ekipy dopisały do ligowego dorobku po 1 punkcie. W tabeli Tęcza zajmuje obecnie 11. miejsce. Okazją do podreperowania dorobku będzie najbliższe wyjazdowe spotkanie z Dębem Przybyszów.
Dom, choć nie taki nowy, bo działający od marca, to jednak oficjalnie otwarty. Klub sportowy Jaguar Krosno-Odrzańskie w minioną sobotę zaprezentował własną salę treningową. Salę długo oczekiwaną, bowiem dotychczas klub prowadził zajęcia dzięki gościnności m.in. szkoły podstawowej nr 2. Teraz krośnieński Jaguar może oficjalnie poszczycić się nowym domem. Choć jak w przypadku niemal każdej budowy, początki nie należały do łatwych. No ten budynek to były cztery gołe ściany. Cztery gołe ściany bez no prąd był, tak, ale i tak trzeba było kłaść nową instalację. Nie było ogrzewania, nie było wody. Wszystko trzeba było robić od podstaw. Dach groził zawaleniem, dach trzeba było wymienić. Jak budowlańcy weszli na dach, to się przestraszyli i ubrali uprzęże wysokościowe. Także no, było troszeczkę roboty. Efekt robi wrażenie, a klub doczekał się profesjonalnej sali z wyposażeniem o najwyższych standardach. To może przyciągnąć do klubu kolejne osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z karate, ale nie tylko. No taki jest cel, tak? Jeżeli mamy swoją salę, no to mamy komfort. Nie musimy szukać miejsca, nie musimy się ograniczać do jakiegoś czasu, który mamy podany na umowach. Także ten klub jest dla mieszkańców Krosna i okolic otwarty, tak? I zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wiadomo, że dzieci bardziej się zainteresują karate, ale dorośli mogą się bardziej zainteresować treningiem cross. Cały czas się rozwijamy, no i widać, że przychodzą nowe osoby, szczególnie teraz od września, kiedy tak naprawdę wraca się z wakacji, no i trzeba coś ze sobą robić. A jeżeli chodzi o szeroko pojętą aktywność fizyczną wśród krośnian, oceny są pozytywne. Sport to już nie tylko chwilowy trend, ale sposób na życie. Coraz więcej osób doskonale zdaje sobie z tego sprawę. No po prostu trzeba się ruszać, tak? Bez ruchu, no człowiek nie jest zdrowy, źle się czuje, tak? Bez tego no nie ma możliwości prawidłowego rozwoju, zarówno dzieci, jak i potem utrzymania sprawności przez dorosłych. A uroczyste otwarcie sali treningowej urozmaicił pokaz metodologii nauczania karate tradycyjnego oraz przegląd ćwiczeń crossfit od podstawowych do bardzo zaawansowanych w wykonaniu Doroty Nawój. Przedstawione zostały również największe dotychczasowe osiągnięcia klubu. Nadchodzący weekend zapowiada się chłodno, ale słonecznie. W ciągu dnia termometry wskażą od 9 do 11 stopni. W nocy temperatura może jednak spaść nawet do zera. Wiać będzie z kierunku wschodniego w porywach do 45 km na godzinę. Biometr korzystny.